Zbliżają się święta, więc czy masz jakieś specjalne tradycje związane z tym czasem? Tak, no u nas święta jakby bardzo są takie prorodzinne, bardzo tradycyjne i osadzone w tej tradycji mocno. No u mnie przede wszystkim święta to są kolędy, to jest śpiewanie kolęd i ja na to kolędowanie czekam najdłużej zawsze, bo wtedy spotykamy się całą rodziną, zjeżdżają się ciocie, wujkowie ze wszystkich stron Polski, jesteśmy wszyscy razem i wiesz, śpiewamy kolędy do białego rana i to jest dla mnie najpiękniejsze. I zupa grzybowa, którą jemy w wigilijny wieczór, na którą też czekam cały rok. A może jakieś ulubione świąteczne filmy macie? Wiesz co, raczej nie oglądamy filmów w Wigilię. Skupiamy się na tym, żeby być ze sobą, żeby być razem, żeby rozmawiać, żeby śpiewać, bo na co dzień tego czasu nie ma. Gdzieś tam, jeżeli się zdarza, że telewizor gdzieś tam jest włączony w ciągu dnia, w trakcie przygotowań, no to zawsze fajnie jest jakieś te świąteczne rzeczy sobie w tle słyszeć, jakiegoś Kevina, czy bajki świąteczne. Ja kocham... Zaczarowane świętami Szkimiki chyba jest taka bajka i ona mi towarzyszyła po prostu od dzieciaka w trakcie tych świątecznych przygotowań, więc do niej mam sentyment chyba największy.